witam wszystkich serdecznie w Perfumach na Tacy. Dzisiaj już sporo słodziaków zagościło na niej, więc myślę, że będzie dość interesujące, już tak otulająco i jesiennie. Zacznę od zapachów katalogowych. Mam tutaj aż dwa. Rzadko się zdarza na moich tacach, żeby były aż dwa zapachy właśnie takie katalogowe, no ale mam taką wenę. Pierwszym z nich jest Flanker Attraction, to jest Attraction Rush. Zobaczcie nawet na kolor płynu, czyż nie kojarzy się z takimi złotymi liśćmi, ze słodyczą gorącej herbaty, może z miodem, może do tego jakieś pralinki. Nie przez przypadek poruszyłam tutaj temat pralinek, ponieważ wśród nut tegoż zapachu właśnie jest czekolada. Czy jest mocno zauważalna? Może tak. Niektórzy czytałam chyba recenzję, że taka gorzka to jest czekolada, ale dla mnie ona jest całkiem słodka. Tak, absolutnie nie deserowa, przynajmniej według mnie. Wśród nut mamy brzoskwinię, liść dzikiej truskawki, różowy grejpfrut, fiołek, płatki róży, jaśmin, ciemna czekolada. Nie, dla mnie to nie jest ciemna czekolada, szczerze mówiąc. Ale każdy ma inny odbiór. Bursztyn, drzewo sandałowe, także sporo jest tych ciepłych nut, takich słodkich. Jest to słodki zapach, przede wszystkim taki ciepły, lekko korzenny. Rok jego powstania to 2017. Myślę, że dość udany flanker. Ma jakieś tam DNA z podstawowego Attraction, ale nie do przesady. Delikatne nawiązanie jest. Natomiast ten jest jakby bardziej słodki, tak właśnie ciepło, otulająco. Podstawowa Attraction jawi mi się jako bardziej owocowy twór, a ten właśnie taki bardziej pralinowo-czekoladowy. Natomiast jest to słodka czekolada, tak jak powiedziałam. No i kolejny to znowu flanker. Któż nie zna, któż nie wie, co to jest Little Black Dress. Mam tutaj odsłonę Little Lace Dress, lace, czyli taka koronka. Chyba bardziej tu z tej strony widać. No ciekawe to jest, ciekawe. Ta odsłona jak dla mnie ma więcej słodyczy ciut. Tamta klasyczna odsłona Little Black Dress jest bardziej taka elegancka, ciemna, wieczorowa. Ta jest trochę słodsza zdecydowanie, taka owocowo-drzewna. Tak, tu jest więcej owocowości w tej kompozycji zdecydowanie niż w klasyku. Rok powstania to 2016. Mamy tu czarną porzeczkę, mamy sycylijską mandarynkę, jaśmin, czarny irys oraz paczulę. Ciekawa, przyjemna odsłona. Jak dla mnie dość sporo odbiega od klasyka. Też mogłoby się, ten zapach mógłby się inaczej zupełnie nazywać, nie nawiązując zupełnie do klasycznej wersji. Nie jest to może wybitne dzieło perfumiarstwa. Wiecie, to nie jest zapach drogi, natomiast jak na tę półkę cenową jest całkiem przyjemny. Myślę, że może się podobać raczej wielbicielom takich owocowych, słodkich zapachów. Także Little Lace Dress. Kolejny zapach to nowość w mojej stajni, nazwijmy to roboczo. Carolina Herrera, Good Girl, Blush. Blush. Po prostu blush, róż, prawda? Niby prosto, ale to jest Carolina Herrera. To jest mimo wszystko flanker Good Girl, więc nie może być tak prosto i wiecie, niezauważalnie. Nie, ten zapach mimo tego, że jest blush, że jest różowy, to on jest zauważalny. Jego trwałość jest bardzo dobra, projekcja również. Tak jak mówię, przynajmniej na mojej skórze. Wiadomo, że każda skóra inaczej reaguje, ale ja jestem pod wrażeniem. Cudownie brzmi we włosach, zwłaszcza wieczorami. Czasami we wczesnych godzinach się popsikamy i wieczorem właśnie zapach jeszcze brzmi. To jest jeden z tych zapachów. Znowu, przynajmniej na mnie. Przepięknie właśnie tak świeżo brzmi, ale z domieszką czegoś takiego cięższego. Ten miks zapachów, akordów jest po prostu porażająco niesamowity. Ogólnie całość jest taka piwoniowo lekko słodka, bo przede wszystkim dla mnie, jeżeli chodzi o te świeższe akcenty, to tutaj prym wiedzie piwonia.
Jeżeli chodzi o te słodsze, no to może trochę wanilii, trochę jakichś akcentów drzewnych, no coś pięknego. A co mówi Fragrantica o nutach? Mamy tu bergamotkę, mamy gorzki migdał, piwonię, ilang ilang, wanilię i kumarynę. Więc widzicie, jest też to takie głębsze drugie dno, ale przede wszystkim przepięknie wybucha takie kwiecie bujne, dostojne, takie kwiecie piwoniowe. Jest właśnie ta różowość, czy też blasz, jak kto woli. Jest to nowy zapach z roku 2023, kolejna bardzo udana odsłona Good Girl w moim mniemaniu. Kolejny zapach to Le Parfum de Rosy i to jest Ballerina numer 4. Numer 4 to jest biała, tak. Taka oto, wiecie. No i ten zapach też jest biały, też mi się kojarzy z bielą, ale z kadzidlaną bielą, bo tutaj jest taki dymek. Nie wiem, już gdzie mam pikać. Taki dymek. Przepiękny, elegancki, białe kwiaty. Róża i ten dym osnuwający się wokół tego bogactwa kwiatów, tak naprawdę. W ogóle Le Parfum de Rosy słynie właśnie z hołdu składanego różom w różnych postaciach, ale oprócz tych róż mają tam jeszcze do pokazania szereg innych kwiatów, i tak jest właśnie w przypadku tej kompozycji. Mamy tu obok właśnie białej róży, bo tutaj występuje biała róża, no któż by się spodziewał innej, patrząc na flakon. Mamy też właśnie tuberozę i jaśmin. Jest tutaj rzeczywiście sporo białego kwiecia, ale nie jest to zapach duszący. On jest chłodny w odbiorze trochę, dystansujący, trochę oficjalny, ale w dalszym ciągu kobiecy. Przepiękny, mistrzostwo skomponowany. Mamy tu różowy pieprz, bergamotkę, kardamon, brzoskwinię, tuberozę, jaśmin, właśnie białą różę, kadzidło. I to kadzidło jest zauważalne, ale nie jest to kadzidło kościelne, nie jest ciężkie. To jest zaledwie dymek osnuwający w sposób bardzo elegancki wszystkie inne nuty. Mamy balsam tolu, mamy ambroksan, mamy drzewo sandałowe mech. Jest to nietypowa kompozycja kwiatowa. Myślę, że właśnie przez tą nutę kadzidła. Jest charakterystyczna. Zdecydowanie zwraca uwagę, to nie jest zapach transparentny, żeby Was nie zmylił kolor, że to będzie coś takiego, o mydełko, to nie jest mydełko. To nie jest mydełko, ten zapach zwraca uwagę, zdecydowanie, jest bardzo, bardzo elegancki. Kolejny już zapach mniej elegancki, natomiast kiedyś będący chyba takim, nie wiem, klasykiem na YouTubie, to jest Juicy Couture Viva la Juicy. Taki oto. W ogóle ostatnio mi chodzi po głowie ten gold za sprawą Jeremiego. On zawsze pieje na temat tego gold. Ja chyba go kiedyś nawet testowałam, ale co ja o nim myślę, nie mam pojęcia. Chyba przelotnie po prostu musiały to być testy, ale ludzie tak zachwalają, że to taki karmel, że to taka słodycz, że bardzo mnie kusi już nawet w ciemno. No zobaczymy. Nawet parę razy lądował w moim koszyku gdzieś tam, ale go koniec końców wywalałam na rzecz innych. Ale myślę, że przyjdzie koza do woza. Ten zapach to jest owocowy słodziak i też dostawałam za niego komplement. Nawet w sklepie raz pani mnie zaczepiła właśnie, co tak ładnie pachnie, co to takiego, co to za zapach, więc oczywiście powiedziałam, zapisałam jej nawet nazwę chyba wtedy. Całość jest taka właśnie słodko-owocowa. Wiecie, taka bardzo po prostu przyjemna, bez zadęcia żadnego. Rok powstania 2008 w nutach dzikie jagody, mandarynka, gardenia, wiciokrzew, jaśmin, karmel, pralina, wanilia, bursztyn, drzewo sandałowe. Już w tym jest, widzicie, karmel i pralina, więc co dopiero tamten, ten gold. Nawiasem mówiąc, też ma taki, wiecie, cudowny flakonik. Niby ociera się o kicz, ale jest piękny na swój sposób. Trwałość mogłaby być lepsza, natomiast parametry, jak widać, zwrócił uwagę, więc parametry chyba bez zarzutu. Te takie przynajmniej, wiecie, przestrzenność, roztaczanie ogona, jednak zostawię jakiś tam po sobie ogon, więc tutaj chyba się nie mogę przyczepić. Kolejny zapach to taki, ja mam love-hate z nim. To jest Linter di Givenchy. Na początku, jak tylko do mnie przyszedł, w ogóle jego chyba też z ciemno kiedyś zamówiłam. To ja byłam pod takim wrażeniem. To była dla mnie taka guma balonowa poziomkowa. Bo tuberoza właśnie tutaj, tuberoza nie tylko tutaj, ona w ogóle często sprawia wrażenie, jakbyśmy wąchali poziomki. I tak jest też w tym przypadku.
Za dużo białych kwiatów często jest tu dla mnie. A z drugiej strony są dni, kiedy naprawdę doceniam tę poziomkowość. Ta poziomkowość jakby przysłania mi te białe kwiaty. Więc wiecie, na dwoje babka wróżyła. Na razie zostaje w mojej kolekcji, zobaczymy, może kiedyś go właśnie wykluczę. Zobaczymy. Tuberozowo-piżmowa kompozycja, rok powstania 2019. Wśród nut oczywiście wspomniana tuberoza, oprócz niej mak upajający, upojny. Kwiat pomarańczy, piżmowy, tyweria oraz paczula. Na szczęście tej paczuli nie uświadczam za mocno, co mnie bardzo cieszy. Przede wszystkim ta tuberoza. To jest po prostu mistrz pierwszego planu. Ona zabiera przestrzeń praktycznie wszystkim innym nutom, bo niewiele tutaj oprócz tuberozy, szczerze mówiąc, jestem w stanie wyczuć. Jeżeli lubicie białe kwiaty, tuberozę, to jesteście raczej w domu. To jest zapach dość optymistyczny, nie tak przyduszający, jak mógłby być, biorąc pod uwagę właśnie dużą zawartość białych kwiatów. Kolejny to udany flanker, muszę powiedzieć, klasyka, jakim jest Manifesto. To jest Manifesto Leclat. Taka mniej słodka odsłona, taka bardziej noszalna, bo Manifesto podstawowe to jest wanilia, wanilia razy milion. Tu oprócz tej wanilii, oczywiście wanilia jak najbardziej jest, to mamy też sporo takich nut. Nie zielonych, ale takich kwiatowych, troszeczkę znoszących tą głęboką słodycz. W nutach mamy łodygi, porzeczki, zieloną herbatę. Zieloną herbatę. Jeżeli jest tu zielona herbata, to z toną cukru. Bergamotka, neroli, jaśmin, kwiat pomarańczy, frezja, czerwona róża, wanilia, tonka, drzewo kaszmirowe oraz drzewo sandałowe. I te akcenty drzewne w wazie są faktycznie dość mocno zauważalne, takie komfortowe, ciepłe. Jest to fajny, właśnie, ten zapach jest takim fajnym zapachem na jesień. Kojarzy się i ze słońcem, i z takimi liśćmi, wiecie, złotymi w parku. No cudowny, muszę go właśnie tutaj sobie wyjąć na plan pierwszy, żeby go nosić. I parametry też ma niezłe. No może nie jest tak mocno inwazyjny jak podstawowy, klasyk, ale nie mogę mu też za dużo zarzucić. Tym sposobem doszliśmy do końca naszej, mojej listy na ten tydzień. Ostatnio też zauważyłam, że czasami zmieniam zapachy w ciągu tygodnia. Mimo, że mam przygotowane coś, to nagle mam nastrój na coś innego. Chyba jesień mnie skłania do tego, bo to jest chyba najlepszy czas dla zapachów. Muszę też dodać, że jakaś taka właśnie jesienią jestem bardziej rozkojarzona i może stąd ta zmienność. Nie wiem, jak jest u Was, podzielcie się swoimi wrażeniami, no i oczywiście tacą na ten tydzień, jeżeli takową posiadacie. A jeśli nie, to jak zwykle zapraszam do pozostawiania po sobie jakiegokolwiek śladu, chociażby napiszcie, co dzisiaj ciekawego się u Was dzieje, albo właśnie jaki zapach dzisiaj nosicie. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!